Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym już odcinku z naszej ukochanej gry. Oczywiście mowa o małpkach. Na początku przepraszam trochę za mój głos albo kaszlę, ale jestem przeziębiony. Dobra. Advanced. Ja bym chciał bardzo na Advance jednym zagrać. Ale jak byliście na live'ie, serdecznie oczywiście zapraszam na nasze live'y, każda niedziela godzina 12. To graliśmy na live'ie tą mapkę i doszedłem do 59 na 60. Było blisko. No ale się nie udało. Może podziemia sobie odblokujemy. Na medium. Na harda nie będę grał, bo nie jestem koksem, wiadomo. Czyli one idą tutaj z dwóch stron? Czekajcie, ja puszczę. Tak, dobra. To retreat. W sensie home. A, mogłem restarta w sumie huknąć, nie pomyślałem. Tam będzie szybciej. Dobra, czyli one lecą z dwóch stron. Dobrze wiedzieć. Czyli te na dole po prostu lecą tutaj, tutaj, tutaj. Dobra. Wszystko jasne. Czyli on by musiał je gdzieś tutaj zatrzymywać. Bo obydwa na pewno tu wlecą. Jeszcze tak, żeby... Nie no, gdzieś tak. Będzie git. Bo on będzie je trafiać, jak tu będą już na tym. O właśnie. I jak już zaczynają dopiero lecieć, ale grałem właśnie z widzami, możecie z nami generalnie w małpki jak najbardziej pograć. Wystarczy mi tylko wasz jakby kod, tam chyba to się kod nazywa, alajkod czy jakoś tak. I na live'ach gramy często z widzami, no może nie często, tam graliśmy na razie raz. I właśnie jeden z widzów, w którym grałem, powiedział mi, że ten łucznik na początek jest bardzo dobry, bo możesz go postawić od razu. I najzwyczajniej w świecie ten łucznik no po prostu robi dobrą robotę na starcie, nie? Tutaj postawimy, żeby ten tak shooter, ten tak shooter w ogóle bardzo dobry jest na zwykłe bluesiki. Ten na inne to tak się nie nadaje zbytnio, ale i go się robi tutaj chyba na 2.04. Jak dobrze pamiętam, bo wtedy strzela non-stop. I na razie tutaj jeszcze tak shootera tu na dole postawimy. I póki co będziemy mieli w miarę w porządku podstawy. No tu już może być ciężko. No, jeden przyleciał. Seriously? Seriously? Ale widzicie, nie byłoby takiej sytuacji, gdyby ten tak shooter stał na dole, więc jeszcze przeleci może turę dwie. Jeden, dwa balonki, ale to nic. Na 1-2 mogę sobie pozwolić. Dobra, pyk. I teraz tylko ulepszanie. I póki co mamy bazę tak do 15 rundy, myślę minimum. Nie wiem, jakichś obliczeń skomplikowanych nie robiłem. Tak mówię plus minus, jak uważam. I kolejny krok to ninja. No wiadomo, jak kamo balonki mi przylecą, to będzie ładnie mówiąc... Kłopociki będą. Nie, te tak shootery bardzo ładnie sobie radzą, uważam, na balony. Tak jeszcze... Nie, bo on mi się tak podświetlał, myślałem, że go mogę gdzieś postawić. No dobra. One se lecą, nie przelatują, bo... te obijają tak shootery niebieską warstwę, a łucznik już jak najbardziej se wykańcza. O, tu może być źle, a jednak nie. Bo w razie czego nawet jak będą wracały, te balonki, to trafią na, wiecie, i tutaj ninja, o, to jest cudowne, tutaj postawimy, żeby on strzelał i tutaj, i tutaj, i tutaj, i na dole też postawimy, ale zaraz, i właśnie, mag, co do małpki maga, wczoraj na live'ie, nie wiem kiedy to oglądacie, ale u nas wczoraj była niedziela i był właśnie live z małpek i powiem tak, mag jest OP. Nie wiedziałem, że mag jest taki mocny. Szczególnie jak zrobiłem go pod nekromancję, czyli dolną ścieżkę. Tak mucił, ładnie mówiąc, ja pamiętam, on zrzucał własne balony, które... No, nekromanta, no samo to mówi chyba za siebie.
Nie, naprawdę, był gigaszadem niezłym. Nie, ten jeden ninjak w razie butu wystarczy. Bo one tu lecą i on będzie mieć je pod zasięgiem. Więc bardziej powinienem się skupić na razie na ulepszaniu ninji, nie stawianiu kolejnego na dole. Tak. I go pod ninja dyscyplin, żeby on rzucał coraz więcej i szybciej. Bo to kto robię? Distraction jest fajne, bo możesz cofnąć, ale to zaraz. Dobra. Teraz jest git i teraz będzie distraction, ale najpierw chciałbym maga postawić gdzieś na dole. Dla urozmaicenia. 12 tura, nie wiem od której są te metalowe balony. Ale łucznik w razie niszczy kamo, to łucznik robi za takiego małpkę, ninja. Więc teraz bym chciał bardzo... Nie to. A w ogóle tych powerów nigdy nie używam. Ja nie wiem, czy to jest warte do używania. Dajcie znać, proszę, w komentarzach. Nie rozumiem, czy to jest warte, czy nie warte. Mam nadzieję, że sobie poradzę tutaj na medium, na tej mapce dla zaawansowanych pseudo. Tutaj też tak, bo on będzie łapał trzy linie. Może być w porządku i go chcę robić tak samo pod dolną ścieżkę. Tutaj Intense Magic. To może być... Nie, dobra, będzie na easy. Bo tutaj on robi potem takiego Feniksa, to jest taki skill. Tu jest takim zwykłym magiem, na co mogę powiedzieć. O, czekajcie. Allows the wizard to hit camo... A, czyli wizard też może bić camo balonki, no proszę. Czyli mamy ninja na górze, który niszczy camo. Wizarda na dole, który zaraz będzie niszczyć camo. I tutaj archera po środku, który również niszczy camo. Też im dalej w odcinki postaram się robić coraz ciekawsze rzeczy. Wiadomo. O, i tutaj patrzcie. Tu. No właśnie, tu macie. I po tym będzie dopiero ten nekromancer. Czy nie pamiętam, jak to jest. A ostatni poziom, nie mam nawet expa, żeby go zrobić, ale on chyba Prince of Darkness, czy jakoś tak. I to już podobno. Właśnie widzowie mi pisali, że to własne Moaby stawia. Nie powiem, Moaba własnego bym bardzo chętnie zobaczył. Tu jedna armatka. Armatkę wiadomo, pod co robimy. Chyba nie muszę mówić. Nie wygląda to źle, tak do 30 rundy powinienem przeżyć, myślę. Przepraszam. Nie, póki co armatka... Nie, dobra, tu 1500 to trochę potrwa. To na razie armatkę dajemy na faster. Jak, nie, jak jesteście nowi w małpkach, to ja wam powiem co i jak. Wiadomo, każdy ma swoje preferencje, ale mówię co ja używam. Tak, shooter 204 strzela cały czas. Armatka. Tutaj na 3 wystarczy i tutaj na 2, czyli 2-3-0. Na spokojnie wystarcza. 2-4-0, przepraszam. Bo na 4 to już jest Moab Assassin. Ninja ja szczerze najczęściej daję na górną ścieżkę i ewentualnie Distraction, a propos Distraction. Maga na dół chyba najbardziej się opłaca i ewentualnie dwa Firebole. Tak, shooter już mówiłem. Jeszcze, może jakbyście chcieli jakieś poradniki z małpek, to dawajcie znać, to ja wam postaram się coś zrobić. Też wiadomo, nie jestem mistrzem w małpkach. Ale już parę podstawowych rzeczy wiem. Ojojoj, już kłopociki. Tak, shooter. Even faster. I już lecimy tutaj. Bo widzicie, tu już były kłopoty. I prawie przeleciały. Tutaj even faster. Tak, shootery muszą być. Koniecznie. Bo będę miał po czasie na pewno taką siłę ognia. Żeby... Wiecie, moaby na przykład niszczyć. O, widzieliście, ten uderzył już normalnie. Wracając, będę mieć taką siłę ognia, żeby niszczyć moaby, ale balony pozostają i tak shootery muszą sobie z nimi radzić. Double shot, jeszcze trochę mi brakuje do double shotu. Armatka, namiestnik launcherkę mogę już dać. Tu następnie tak sprayer, potem już 3000 do czwartego tieru, więc chyba 3200, jak dobrze pamiętam, na normalu, więc trochę poczekamy. Ale fajna mapka, wam powiem.
ciekawa taka, ma fajny bardzo, 3200 dokładnie, fajny klimat ma. O, widzicie, i tutaj tak shooter radzi sobie wręcz perfekcyjnie. Jakbym miał jeszcze tak sprayer, byłoby o wiele... A widzicie, sam tak shooter i pomaga mu minimalnie ten. I dopiero zielone się przedostały. Super. Oj, teraz widzicie, jak strzela szybko. Super. O-o. No właśnie, mam tylko armatę na górze i to jest problem. Właśnie chciałem powiedzieć wam za chwilę dosłownie, że armatkę trzeba postawić. Dosłownie chciałem to powiedzieć. I widzicie, tu. Na samym starcie, bo metalowe balony mają to do siebie, że nie są szybkie jakieś. A ja chcę po prostu, żeby na samym początku spotykały się z oporem. Żeby jak najmniej dolatywały do innego tego. Ale w tych w tych mapkach na pewno najbardziej się łucznik póki co opłaca. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tu wiadomo, faster, missing launcherek zaraz będzie. 3, 2, 1, missing launcher. I no. Super. Nieźle, na razie 31 tura. Już tam runda. My sobie radzimy nie najgorzej. Odważę się stwierdzić, że nie najgorzej. Inaczej, póki nie będą mi te rzeczy wystarczały, nie ma co ich ulepszać. Co najwyżej mogę tego na double shota. Pik. I blunjutsu trochę jeszcze potrwa, zanim będzie. Ja na blunjutsu pokażę wam nawet, żeby nie było. Rzuca 5 shurikenów na raz i to jest taka wręcz ściana shurikenów. No dobra, potem... planuję sobie ulepszać maulerki. Nie, tutaj kamo na spokojnie. Ten zdejmuje jedną warstwę, bo one są szybkie. Ninja sobie wiadomo radzi. I Archer. Dobra, pyk. Chciałbym następnie mieć super monkeyów. Dwóch, tutaj jeden, tutaj drugi. Na środku proszę już, bo oni młócili tak w kółko, bo oni mają bardzo duży zasięg. Nawet ich pod epic zasięg zrobimy. I no oni... No jak interesujecie się małpkami, dlatego oglądacie ten film, to doskonale wiecie, jaką młódzkę robią super małpki. O, tutaj już dochodzą, patrzcie. Ale tak shooter i ninja monki se radzą. Dobra, trzeba coś pozmieniać. Super małpka. Tak, tylko gdzie? Postawienie jej na środku, nie wiem, czy nie będzie błędem. Tak jest git, bo tak łapia bardzo dużo linii. Tak. No tu zaczyna się na początku. Nie, tutaj najlepiej. Też oczywiście, jak macie dla mnie jakieś porady odnośnie małpek, to chętnie posłucham, zawsze wdrażam w życie. Wszelkie porady od was i przy okazji, no ja się przez to uczę lepiej grać. Więc... No ja nie pogardzę, że tak powiem. Dobra. Na co ulepszamy super małpkę? Przede wszystkim na górę do... Po laser blaście jest coś jeszcze i potem chyba na super range'a. Żeby po prostu więcej obejmował. Dobra, najpierw mogłem... Laser blasty. Ale to poczeka. Laser blasty na spokojnie, zrobimy. Nie, ale super małpek, to jest taki koks. Strzela, strzela zaraz na laserkach. Zobaczycie, co będzie robić. Tu jaki pogrom. O, tu już ciężko mieli. Jeszcze z... Tura, dwie tury max. Do laser blastów. I epic range, i nawet nie wiem, czy on całego tego nie będzie obejmować na epic range'u. Nie chcę skłamać. Zaraz się przekonamy zresztą. Bo laser blasty są w porządku, ale... Ta plazma blasty, to są dobre rzeczy. Patrzcie, bo już teraz będzie strzelać takimi laserkami, a jak ma plazma blasty, to wręcz strzela takimi, takim ciągłym promieniem, a nie takimi blasterkami. Nie wiem, jak to nawet powiedzieć. Przekonacie się zaraz. Tu zaraz będzie 1500. Tyk. Oj, widzicie, to jest nekromancja za 2800. To rzuca first mob w next turze.
No mam słabe rakiety, więc może być cię. A jeszcze na dole. Dobra, przegrałem. Seriously? Rakiety miałem słabe. Dobra. 104 ceramiki we mnie wleciały. Continue. Nie no, jeszcze teraz statura, ja się nie poddam. No dobra, przegraliśmy. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Jestem geniuszem i nie pomyślałem o tym, że na moaby to by się przydały armaty, ładnie mówiąc. Ewentualnie nekromanta. Nekromanta samemu moaba by poskładał bardzo szybko, ale nie miałem pieniędzy. Dobra. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Możecie napisać, nie wiem, piękny fail w komentarzach czy coś. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i cześć.